Dzień dobry, witam się z Wami w nowym filmiku, w nowym dniu i bez energii totalnej. To będzie na pewno dwudniowy vlog, także serdecznie Was zapraszam na niego, a jestem bez energii, dlatego że są mega upały, a ja co? Czekajcie, bo tam światło jakoś tak pada, a ja jestem przeziębiona. Boli mnie gardło okrutnie, po prostu jestem załamana, bo na dworze upał, a ja się czuję fatalnie. A druga sprawa jest taka, że o. Właśnie nas pakuje, bo jutro wyjeżdżamy. Także tak na sam wyjazd coś mnie rozkłada. Nie jest to fajne. Jestem trochę wkurzona. No ale niestety nie mam na to wpływu. Dzisiaj będę się kurować. Nałykam się wszystkiego co możliwe. No i tak. Także pakuje nas. I zapraszam Was na te dwa dni ze mną. Dzisiaj troszkę się spakujemy, dzisiaj będę się ogarniać. Jakoś jeszcze pielęgnację muszę zrobić przed wyjazdem. Jak zdążę, to może henne. A jutro będziemy w drodze. Na razie nie zdradzam, gdzie jedziemy. Powiem Wam, jak już dotrzemy na miejsce. Dodam tylko, że jadę sama z dziećmi. Mąż nie będzie tam z nami. Także musi wracać, tylko nas zawiezie i wraca do pracy, a ja z dzieciakami będę, mam nadzieję, że wypoczywać i że pogoda nam dopisze. Także biorę się za pakowanie. Nie chce mi się strasznie, ale muszę. Hej, hej, witajcie w nowym dniu. Wczoraj nic już nie nagrałam, dlatego że bardzo źle się czułam. Choroba mnie rozłożyła. Podkurowałam się troszeczkę. Dzisiaj gardło lepiej, choć nadal boli. Ale chyba mam stan podgorączkowy. Mam być dzisiaj 32 stopnie, a ja po prostu stan podgorączkowy i leje się ze mnie. Po prostu pocę się jak nie wiem co. Właśnie wzięłam prysznic, ale jestem cała mokra od nowa. No i tak, nie jest fajnie, no ale jakoś to trzeba przetrwać. Na drogę, bo dzisiaj już jedziemy, strój dnia taki, spodeneczki, kroksy i taka koszulka luźna z Zary. Słuchajcie, to jest rozmiar S, ale właśnie to jest ten minus Zary, że oni nie mają rozmiarów XS w wielu rzeczach. Nieraz się zdarza przy niektórych ubraniach, ale często nie i właśnie te S-ki są na mnie za duże, takie wiszące bardzo, no ale w sumie na dzisiejszy upał ok, będzie luźniej. Także tak, to wyglądam słabo, słabo się czuję, ale mam nadzieję, że jakoś stanę na nogi. Jesteśmy spakowani i niedługo ruszamy w drogę. Okej, my jesteśmy już, dotarliśmy. Jest tu upał nieziemski, już jestem w stroju kąpielowym. Oto nasze otoczenie, nasza działeczka, domeczek za mną. Nie wiem, czy widzicie, później dokładnie pokażę. Mamy cały domek dla siebie z dwiema sypialniami, salonem, łazieneczka oczywiście i kuchnia. Do tego mamy altankę do grillowania, mamy
taki domek ze sprzętem, są zabawki dla dzieci, badminton, rowery i różne tego typu takie rzeczy sportowe. Mamy piaskownicę dla Julcia, mamy hamak, mamy siatkę do gry w siatkóweczkę, także jest naprawdę super. I tak sobie tutaj spędzimy najbliższy tydzień. Teraz idziemy już na plażę, idziemy się kąpać, opalać, znaczy bardziej kąpać niż opalać, ze względu na to, że jestem sama z dziećmi, więc będę z nimi non-stop pewnie w wodzie. Nie wiem, jak to wytrzymam, bo ja aż tak nie jestem za kąpielami. Dodatkowo jestem chora, boli mnie gardło, mam kaszel, no ale jestem na wakacjach z dziećmi. 32 stopnie, więc no niestety, ale nie unikniemy tego, tych kąpieli. Pewnie się już rozchoruje całkiem, więc póki jest piękna pogoda, chociaż ma być cały tydzień, ale póki jest aż tak bardzo upalnie, no to niech korzystają z tych kąpieli, a że nie ma z nami taty, no to ja wchodzę do wody, ryzykując to pogorszeniem zdrowia, no ale później będę się o to martwić. Dobra, nie przedłużam. Lecimy. Nie będę chyba robiła takiego house tour, tylko Wam pokażę tak urywkowo w filmiku, ale lecimy, bo później będziemy pewnie też grillować na kolację. No dobra, jestem już teraz tak na spokojnie. Pokażę Wam coś tak już dokładnie, bo zaraz będę szykować wszystko na grilla. Oczywiście jestem zachrypnięta, gardło mnie cały czas boli, ale całkiem nieźle się czuję. Ale to chyba są emocje, że jestem sama z dziećmi na wakacjach i nie mam wyjścia. Tak, to będę trochę Wam chrypić, ale... Dobrze, zaraz dam! Ale tak to, dobra, już Wam odwracam kamerkę. I tak, tutaj mamy taką piękną... Mamy piaskownicę dla... Julcia, Wam podejdę pokazać. Mamy piaskownicę, mamy hamaczek, który po prostu uwielbiam. Tutaj mamy komóreczkę, tutaj są fajne rzeczy, takie sprzęty. Tutaj mamy taką chatkę, altankę do grillowania. Ona jest oświetlana, ocieplana nawet na zimę, jesień. I dzisiaj właśnie będziemy sobie tutaj grillować. A tutaj jest nasz domeczek. Na dole jest salon z kuchnią i łazienką, a u góry są dwie sypialnie i są balkoniki. Tutaj jest nasz taki namiot plażowy. No i taką mamy tutaj działeczkę, podwórko, super, po prostu dzieciaki sobie rano mogą wyjść. Mamy dosłownie dwa kroki na plażę. No i teraz Wam powiem, gdzie my tak w ogóle jesteśmy, bo ja Wam nie powiedziałam. My jesteśmy w całkiem takim mało znanym, mało popularnym miejscu, w lesie, w ciszy, w totalnym po prostu, naprawdę można się tutaj zrelaksować, blisko wody, a dokładnie jest to Zalew Jankowice. Świetne miejsce, nie ma tutaj turystów. Słuchajcie, tutaj tylko tak naprawdę... Są ludzie, którzy albo mieszkają, ale nie ma jakoś dużo mieszkańców. Bardziej są ludzie, którzy mają tutaj działki i przyjeżdżają na lato. Albo na przykład na weekend, tak na sobotę, tylko ktoś przyjedzie nad wodę, bo jest upał i żeby z miasta uciec. Albo na niedzielę i właśnie nie ma tłumów na plaży. Na przykład są ludzie, tak jak teraz w weekend, ale... Mama, tak? Co mogę tutaj zrzucić? Nie, tam do żółtego kosza. Żółtego? Tak. I właśnie są, wiecie, ludzie tak tylko przyjezdni na chwilkę. Także na plaży nie ma tłumów, nie ma parawanów. Jest fajna plaża z płytkim zejściem. Właśnie dzieci mogą się kąpać, także jest naprawdę fajnie. Dobra, uciekam, bo będę szykować grilla. Szykujemy grilla. Chatce do grillowania. Tutaj mamy warzywkę. Powoli wszystko przynosimy. A tutaj już się kiełbaska zaczyna smażyć, także będzie jedzone.
pogrillowane, pojedzone, także żegnam się z Wami, dlatego że to był dość długi dzień dla nas, więc już idziemy odpoczywać, nasza pierwsza nocka tutaj, także dziękuję Wam za wspólny dzionek i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Buziaczki, pa, pa!